Cześć, tu Ernest. Wczoraj omówiłem najważniejsze zmiany w grze oraz wszystko, co wiemy na temat eventu Gwiezdnych Wojen. Ten filmik będzie takim uzupełnieniem obu tamtych filmików. Zacznijmy od Gwiezdnych Wojen. Wczoraj wieczorem na światło nocne wyszła informacja o jednym z darmowych przedmiotów tego eventu. Przez chwilę na PS4 był widoczny baner prezentujący to nowe wydarzenie w grze. Mogliśmy na nim wyczytać, że za darmo będzie można odebrać to oto lotnię. Teraz ta wiadomość jest już u każdego. Zobaczcie sami. Tak oto to cudeńko prezentowałoby się w grze. Z tej wiadomości można wyczytać, że za udział w evencie premiery sceny z Gwiezdnych Wojen otrzyma się tą lotnię za darmo. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba. O, i czy kupujecie jakiegoś skina z tego sklepu? Ja kupiłem zestaw skinów i zbierak, bo ma świetne animacje. Możliwe, że będą jeszcze jakieś skiny z Gwiezdnych Wojen, ale nie wiadomo. To mogą być ostatnie skiny z Gwiezdnych Wojen w sklepie. Tak przy okazji, to w ostatnim filmiku na ten temat wspomniałem wam o tym, że w pewnym momencie po premierze sceny z Gwiezdnych Wojen odbędzie się kolejne wydarzenie na żywo, podczas którego na wyspie wylądują różne statki kosmiczne z Gwiezdnych Wojen. Tak pomyślałem, że jeśli w tym trybie rzeczywiście będą blastery i miecze świetlne, to może my, gracze, będziemy walczyć przeciwko szturmowcom, którzy będą botami. Słuchajcie, dlaczego nie? Boty przecież są już gotowe. I nie wiemy, co potrafią, jeśli twórcy gry trochę je podkręcą. Teraz chciałbym omówić jeszcze kilka z najważniejszych zmian po ostatniej aktualizacji. Dzięki prezentom na pole walki wrócił nie tylko sztucer, o którym wam już mówiłem, ale też i złoty karabin taktyczny. Karabin taktyczny to karabin, który strzela bardzo szybko i korzysta z amunicji lekkiej, czyli tej samej co pistolety. Z prezentów może też wypaść skar z tłumikiem. Według mnie na więcej uwagi zasługuje ogromna kula śnieżna. Ostatniego wieczoru poznałem kilka nowych ciekawostek na jej temat. Gdy taką kulę śnieżną podniesiemy, nasze pole widzenia powiększa się z 90 stopni do 110 stopni. To taki przedsmak tego, jakby to było, gdyby Fortnite dodało suwak do ustawienia pola widzenia. Do tego zadaje on aż 80 punktów obrażeń przeciwnikom, ale jeszcze więcej obrażeń zadaje strukturom. Taką kulą śnieżną możemy dorwać przeciwnika, nawet jeśli się zaboksuje drewnem. Ogólnie jest bardzo potężna i nie zdziwię się, jeśli dostanie małego nerfa tej zimy. A jeśli mowa o wielkich kostkach lodu, to nie są one jedynym nowym źródłem przedmiotów. W różnych miejscach na mapie pojawiły się też zamrażarki. Można je otworzyć. Z nich też wypadają różne przydatne przedmioty. W paskudnej przystani jest tego pełno. Jedną z fabryk zamieniono w fabrykę pana Bowana. Jest tutaj pełno takich zamrażarek i kostek lodu. Ale te kostki lodu tutaj nie dają żadnych przedmiotów. Ale zamrażarki już tak. Poza tym w tym roku możemy się spodziewać powrotu starych przedmiotów. Według wycieków z plików gry, codziennie podczas nowej edycji 14 dni Fortnite, na polu bitwy będą pojawiały się stare bronie. Każda broń będzie miała swoje 24 godziny. Następnego dnia jest kolejna broń. Samego 14 dni Fortnite jeszcze nie ma. Nie wiemy nawet, jak ten event w tym roku będzie się nazywał, ale zaufajcie mi, warto poczekać te kilka dni. W zeszłym roku ten event wszedł około 19 grudnia do gry. Według znaleziska Crispy Leaks na Twitterze, 14 dni Fortnite prawdopodobnie rozpocznie się 17 grudnia i będzie trwać do 6 stycznia. Tak, to więcej niż 14 dni. Ale na przykład wyzwania 14 dni lata trwały 21 dni, a pierwsza edycja 14 dni Fortnite została chyba przedłużona o 2 tygodnie. 17 grudnia do gry powinna wejść ta to misja, za którą będzie można odblokować kilkanaście darmowych przedmiotów. Codziennie będzie odblokowywało się jedno wyzwanie oraz na pojedyncze dni będą powracały stare bronie. Cały event rozpocznie się najpóźniej 19 grudnia. Tego dnia bus bojowy zostanie wystrojony na święta. Co do muzyczki, to powinna być ta sama co w 2017. Mapa zostanie w całości pokryta śniegiem, a nasze lobby zostanie przeniesione do wnętrza przytulnej chatki. Na koniec pokażę wam nagranie z gry, które udostępnił Skin Tracker. Pokazał on na nim jednego z nadchodzących ukrytych skinów. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania. I to tyle. Do zobaczenia w busie bojowym.